Witam serdecznie wszystkich na naszym webinarium poświęconym mieszkańcowi wsi, współczesnemu mieszkańcowi wsi. Temat webinarium to chłop rolnik, kto nas żywi. Webinarium poprowadzi dla nas pani dr Ruta Śpiewak, badaczka, socjolożka z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Ja będę... Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam na imię Jędrzej, jestem członkiem organizacji Nyéléni. Tak zresztą jak pani Ruta, będę pomagał prowadzić to webinarium technicznie. Zaraz oddaję pani Rucie głos. Tylko zapowiem porządek naszego spotkania. Spotkanie będzie trwało 1,5 godziny, czyli do wpół do 10. Pani Ruta ma dla nas prezentację i wykład, który będzie trwał pewnie około 40-45 minut, a później zrobimy sobie sesję pytań i odpowiedzi. Pytania można zadawać w trakcie spotkania. Już tutaj jest okienko Questions and Answers, czyli Q&A na dole. Można też pisać na czacie. Ja będę te pytania rejestrował i w razie potrzeby na koniec je odczytam, ale też prawdopodobnie tutaj przy waszej ikonce gdzieś macie też taką opcję podniesienia ręki, więc na koniec, jak otworzymy sesję pytań, to będzie można się właśnie zgłosić, podnieść rękę i wtedy będziemy mogli otworzyć taką możliwość, żebyście się pojawili tutaj wśród nas na ekranie i zadali to pytanie osobiście, skomentowali czy w jakiś sposób odnieśli się do treści tego spotkania. Liczymy właśnie na to, że ta druga część dyskusyjna będzie żywa i że tam się większość rozegra. Webinarium jest rejestrowane, będziemy udostępniać to po spotkaniu. Zapraszamy też na kolejne webinaria, które będą się odbywały, oraz polecamy uwadze spotkanie pod koniec stycznia Forum Suwerenności Żywnościowej w Warszawie. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na naszej stronie nyeleni.pl. No a tym samym myślę, że mogę już oddać głos pani Rucie. Dziękuję bardzo, że pani z nami jest i już milknę. Dobry wieczór. Oprócz tego, że jestem socjolożką, pracuję w Polskiej Akademii Nauk, jestem też aktywną członkinią Kooperatywy Grochowskiej. O tyle to jest ważne, że do tych kwestii będę się odwoływała w czasie mojego krótkiego referatu i mam nadzieję, że jak już skończę mówić, to będzie to bardziej dyskusja, a nie, znaczy, że jakoś wymienię się poglądami, bo również jestem ciekawa Państwa opinii. Oprócz tego też od razu chciałam trochę zareklamować. Nasza kooperatywa, jak wiele organizacji w Warszawie, nie tylko w Warszawie, założyliśmy jadłodzielnię od niedawna i bardzo zachęcam tak zupełnie na marginesie do wspierania naszej jadłodzielni, która naprawdę działa i funkcjonuje, ale ona będzie funkcjonowała tylko wtedy, kiedy będziemy wspólnie o to dbali. A to tak zupełnie na marginesie. Ja chciałabym dzisiaj powiedzieć o tym, kim... Zacznę od tego, że odkąd jestem członkiem Kooperatywy Grochowskiej, a równocześnie doktorem socjologii wsi, interesowało mnie, kim są ci, którzy decydują się współpracować z kooperatywą, z alternatywnymi sieciami żywności różnego rodzaju i dostarczać żywność, jaka jest ich motywacja i zacząłem zastanawiać, ile tego typu rolnicy mogą stanowić naszą przyszłość polskiego rolnictwa, czy też europejskiego rolnictwa, a na ile to pozostanie niszą i takim miejscem tak naprawdę eksperymentów, na ile wielka liczba rolników, którzy w dalszym ciągu są w Polsce, mogłoby się odnaleźć właśnie dostarczając wysokiej jakości trochę droższą, niekoniecznie ekologiczną, ale wysokiej jakości dobrą żywność, bo żywność, którą dostarczając do naszej kooperatywy grochowskiej, nie zawsze jest certyfikowana, ale jest po prostu lepsza. Rok temu zupełnie przez przypadek zrobiłam z moimi dziećmi ślepy test, kupiłam równocześnie marchewkę ekologiczną w Biedronce i równocześnie mieliśmy marchewkę z mojej kooperatywy, która nie jest certyfikowana i przez przypadek miałam te dwa rodzaje marchewki i dzieci definitywnie powiedziały, że ta marchewka z naszej kooperatywy jest znacznie lepsza od tej teoretycznie, znaczy od tej ekologicznej z papierkiem i tak dalej, która jest dostępna w Biedronce, dlatego naprawdę ja osobiście jestem zaangażowana w działanie kooperatywy i wierzę, że to jest jakaś przyszłość, choć pytanie jest, na ile to jest przyszłość bardzo niszowa i marginalna, a na ile jednak takie kooperatywy i tego typu sposób dostarczania, dystrybucji żywności i też jakieś formy jakoś sposobu życia może stać się bardziej powszechnym. Więc żeby zobaczyć, czy ci rolnicy, którzy współpracują z kooperatywami, są reprezentantami jakiejś większej grupy, czy też są marginesem, chciałam powiedzieć, zacząć od tego ogólnie, kim są polscy rolnicy. Polska wieś chciałam jeszcze powiedzieć, że w tle oprócz tych danych, które Państwu pokażę, będę pokazywała Państwu też zdjęcia rolników czy też chłopów z różnych okresów przełomu XX i XXI wieku, od samego początku XX wieku, jako że obecnie pracuję nad albumem, który zbiera zdjęcia zmieniających się wsi przez ostatnie 100 lat. Tutaj chciałam urywek tej mojej pracy również Państwu zaprezentować, która mam nadzieję, że niedługo ukaże się drukiem, więc tam w tle będą się przewijały zdjęcia, ale najpierw tych danych. Więc Polska wieś nie jest już wsią. Jak mam zrobić, żeby było widać prezentację? Następny slajd, bo F5 się nie włącza. Ja widzę ekran Pani. Ale następnego slajdu Pan nie widzi, prawda? Nie. A czy F5 też nie działa. Pewnie Pani może kliknąć po prostu w kolejny slajd po lewej stronie na pasku, czy też nie? Bo to jest kwestia PowerPointa już. Nie, też nie. Nie. Ojej. No bo to zasadniczo... Teraz. Tak, jest, super, okej. Udało się. Więc to, co chciałam powiedzieć, to, że polska wieś od czasów transformacji staje się w coraz mniejszym stopniu rolnicza. Te strzałki się tu przypadkiem pojawiły. Tak jak w 1991 roku praktycznie co drugi mieszkaniec wsi zajmował się rolnictwem. Przed II wojną światową było to prawie 90%, tuż po transformacji 1989 było to prawie połowa. Tak w 2013 roku bardziej aktualnych i rzetelnych danych nie ma niż w 2013 roku, wtedy był ostatni spis rolny, więc stąd te dane nie są aż tak, są najbardziej wiarygodne, ale nie są najświeższe. W 2013 roku te osób, które zajmowały się rolnictwem łącznie z leśnikami i rybakami było 27% mieszkańców wsi. Chodzi o całą grupę Polaków w ogólnej liczbie zatrudnionych w kraju, było to tylko 11% w ogólnej liczbie zatrudnionych w całym kraju, więc włączając to również oczywiście miasta. Ogólnie wieś się staje coraz mniej rolnicza, wzrasta liczba osób pracujących w usługach, w biurach, w urzędach, więc to są usługi osobiste, urzędnicy, operatorzy maszyn, a więc to są osoby, które zajmują się działalnością pozarolniczą. Głównymi źródłami dochodu na obszarach wiejskich Obecnie na trzecim miejscu znajduje się rolnictwo, na pierwszym miejscu, co jakby jest tutaj odwzorowane, trochę jest dochody z pracy najemnej, na drugim miejscu, co jest dosyć właściwie smutne, są świadczenia społeczne, więc renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych i tak dalej. Dopiero na trzecim miejscu źródłem dochodu polskiej wsi ogólnie jest rolnictwo. Tak wygląda stan mniej więcej na 2015-2016 rok. Choć w dalszym ciągu ekonomiści uważają, że w Polsce jest za dużo osób zatrudnionych w rolnictwie z punktu widzenia czy ekonomicznego, liczba rolników powinna spaść. Wiem, że to jest teza dosyć dyskusyjna, jak ten spadek następuje jest dosyć duży, ale w dalszym ciągu poza Unii Europejskiej tylko w Rumunii jest większa liczba rolników, a Polska jest drugim co do wielkości krajem, jeżeli chodzi o liczbę rolników. Polska pod wieloma względami jest zróżnicowana. Również Polska jest zróżnicowana pod względem tego, gdzie jest więcej rolników. Tutaj jest mapa przedstawiająca strukturę społeczną. Tu są powiaty, na której profesor Halamska pokazała, gdzie dominują ze względu na charakter społeczno-zawodowy, a więc tak jak można, nie jest to bardzo, myślę, większość z nas to wie, najwięcej rolników jest na wschodzie, najmniej na zachodzie, tutaj są wskazane powiaty, zdecydowanie dominuje, rolnictwo dominuje w Polsce północno-wschodnie, ale no w ogóle wschodnie, jak tutaj widać. Polskie rolnictwo jest z punktu widzenia ekonomicznego, to jest oczywiście bardzo, bardzo dyskusyjne, jest w dalszym ciągu mało wydolne. Średnia w 2014 roku, i to bardzo powoli się zmienia, średnia wielkość gospodarstwa w Polsce wynosiła 10,5 hektara. To była również druga bądź trzecia najmniejsza po Rumunii średnia wielkość gospodarstwa. Ekonomiści, przede wszystkim ekonomiści rolni, narzekają, tak jak jest za dużo zatrudnionych w rolnictwie, co jest logicznie połączone, tych gospodarstw jest za dużo i są za małe. Ekonomiści mówią, że z punktu widzenia racjonalności ekonomicznej gospodarstwa powinny mieć minimum 30 hektarów. Ta tabelka, którą mam nadzieję Państwo widzą, pokazuje, że między 2002 rokiem a 2014 rokiem rzeczywiście dosyć dynamicznie przybywało tych gospodarstw w tej kategorii wielkościowej, a więc tych gospodarstw, które zdaniem ekonomistów rolnych są najbardziej zaczynają być sensowne z punktu widzenia ekonomicznego. Tych największych natomiast nie przybywało, znaczy liczba jest trwale stała. Ubywa tych gospodarstw najmniejszych. To są oczywiście dane statystyczne. Pewnie wszyscy tutaj wiemy, że wiele gospodarstw jest nieużytkowanych albo jest dzierżawionych, ale to są dane statystyczne, jakimi dysponujemy, więc to o czymś mówi, tylko należy, ja dosyć ostrożnie podchodzę do takich danych statystycznych, bo wiadomo, że rzeczywistość społeczna się mocno różni i wiem, że są wsie, gdzie jest wiele małych gospodarstw, ale tak naprawdę są użytkowane przez jednego, dwóch gospodarzy. Ale takie są dane. Kim jest obecnie ogólnie, jak można scharakteryzować rolnika? W dalszym podnosi się poziom cywilizacyjny mieszkańców wsi, znaczy w ogóle nas wszystkich Polaków, mieszkańców wsi, a w tym oczywiście rolników. I tutaj to są dane pokazane, ten poziom cywilizacyjny to jest zebrane różnego rodzaju wskaźniki, między innymi dotyczące wykształcenia, posiadania umiejętności korzystania z nowoczesnych urządzeń informatycznych, znajomość języków obcych, prawo jazdy i tam jeszcze kilka innych cech jest branych pod uwagę. W dalszym ciągu statystyczny rolnik jest osobą trochę gorzej wykształconą, relatywnie niewielu rolników deklaruje, że zna języki obce. Oczywiście no, prawo jazdy pewnie posiada więcej, gdyby rozłożyć ten wskaźnik na, bardziej szczegółowo, to pewnie byłoby to bardziej zróżnicowane, ale ogólnie no, poziom cywilników, choć przyrasta razem z przyrostem w całym społeczeństwie, tutaj no, w dalszym ciągu widzimy, że rolnicy są troszkę gorzej wyedukowani. To, co dla mnie jest ważne i to, co uważam, że jest naprawdę, tutaj się zgadzam z profesorem Czaplińskim, który mówi, że w Polsce nic się nie zmieni, dopóki nie nastąpi zasadnicza zmiana, dopóki nie wzrośnie poziom kapitału społecznego. Jak najbardziej abstrahuję tutaj od sytuacji politycznej, dlatego ten wskaźnik kapitału społecznego uważam za bardzo ważny, ale też bardzo smutny. Też pewnie wielu z nas wie, że poziom kapitału społecznego, a więc wzajemnego zaufania, chęci współpracy formalnej, jak i nieformalnej w Polsce jest, te wskaźniki są bardzo niskie, jedne z najniższych w Unii Europejskiej. Ono też bardzo ważną kwestią jest poziom zaufania społecznego, mierzony, no tu też oczywiście trudno się mierzy takie rzeczy, tak, na ile sobie nawzajem ufamy, ale ogólnie przyjęto od bardzo dawna, nie tylko w Polsce, mierzyć zaufanie społeczne, pytając, czy Pani zdaniem ogólnie biorąc większości ludzi można ufać. I tutaj mamy na tej tabeli wykres, jak to się zmieniało, która świadczy o tym, że ludzie nie ufają, że poziom zaufania jest niski, to są te osoby, które wybierają odpowiedź na pytanie: w stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym. No i tu widzimy w tej tabelce, że ten poziom zaufania społecznego, a więc ważnego składnika kapitału społecznego, powoli, ale wzrasta. I również to, co jest ważne, to widać z tej tabeli, że tak jak na początku poziom zaufania społecznego był nieco wyższy dla ogólnej grupy mieszkańców wsi, a rolników był niższy. W ostatnim pomiarze, przynajmniej w ostatnim tutaj porównywalnym, okazuje się, że poziom tego zaufania społecznego wśród rolników był wyższy niż ogólnie wśród mieszkańców wsi, w dalszym ciągu był niższy niż ogólnie dla Polski, a więc to przede wszystkim mieszkańcy, jeżeli już ktoś sobie ufa nawzajem, to mieszkańcy dużych miast, tam jest też więcej osób dobrze wykształconych, więc można założyć, że to, znaczy nie można założyć, tylko tak jest, że wyższy poziom zaufania społecznego mają osoby lepiej wykształcone. To, co jest bardzo ważne i to jest nowy pomiar, to jest zaangażowanie w działalność społeczną, formalną, jak i nieformalną. I tutaj okazuje się, że co jest bardzo ważne, też tutaj się bierze pod uwagę działalność nieformalna, więc wtedy, kiedy pali się stodoła, ludzie po prostu robią coś razem, żeby sobie nawzajem pomóc, a nie tylko funkcjonując w ramach jakichś struktur. No i tutaj widać, jak bardzo rolnicy odstają na plus w porównaniu z przeciętnym mieszkańcem Polski. Jeżeli by się rozłożyło, ten wskaźnik podzieliło, to formalną działalność już nie deklaruje aż tak wielu, rolników, ale tu właśnie ważna jest taka ich deklaracja, że oni są zaangażowani w jakąś formę współpracy, też właśnie często bardzo nieformalną, taką bardzo tradycyjną, tak? Pomaganie sobie na polu w sytuacjach przede wszystkim kryzysowych. I no to jest bardzo ciekawe, wydaje mi się ciekawe, że tutaj jest taki, ci rolnicy bardzo się wybijają na tle reszty społeczeństwa. Niestety nie ma tutaj danych porównawczych. Pierwszy raz CBOS się zdecydował zapytać, uwzględnić też działalność nieformalną. Tak więc tak z grubsza, bardzo pobieżnie wygląda charakterystyka społeczna, ekonomiczna polskich rolników. W tytule wystąpiłam rolnik, kto nas karmi. Obecnie, czy też dosyć popularna stała się książka pewnego Holendra, który robi te badania w różnych częściach świata, który napisał książkę Nowe chłopstwo, walka o autonomię, wydaną w 2008 roku. Dość głośną książkę, której ogólnie teza jest taka, że w tej chwili na świecie jest około 1,5 miliarda chłopów. Nigdy tak wielu chłopów nie było na świecie i że w tej chwili obserwujemy renesans tej warstwy społecznej, jaką są chłopi, ogólnie na całym świecie. Nie jest to dokładnie jego zdaniem powrót do tamtych chłopów, o których myślimy jako o naszych, jako tych chłopów, właścicieli tych najmniejszych gospodarstw, kierujących się specyficzną logiką, tylko to jest tak, tylko niektórymi elementami nawiązujący do tamtych chłopów, dlatego on określa ich jako nowych chłopów. Zaraz ich scharakteryzuje, to w jaki sposób on to robi, zaraz to scharakteryzuje. O tyle jest to ważne, że zdaniem van der Ploega rola tych nowych chłopów w budowaniu suwerenności żywnościowej, ale także w wpływaniu na pozytywnych zmianach środowiskowych, również społecznych, tej warstwy społecznej, grupy społecznej jest i będzie niesłychanie ważna i to jest bardzo, jego zdaniem, dla całego globalnego społeczeństwa niesłychanie ważne, żeby ta grupa wzrastała i umacniała się i rozwijała, dlatego zaraz jeszcze scharakteryzuję dokładniej i ja postawiłam sobie tezę przed moimi badaniami i hipotezę, czy ci właśnie, którzy współpracują z kooperatywami w Polsce, to właśnie jest część tej grupy nowych chłopów współtworzących suwerenność żywnościową, budujących nowy, czy też może lepszy system, bardziej sprawiedliwy system żywnościowy. W Polsce, jak pewnie wszyscy wiemy, kategoria chłop bardzo długo była dosyć mocno zabarwiona emocjonalnie. W 2001 roku znany polski socjolog, nieżyjący już niestety, Edmund Mokrzycki powiedział, że chłopi to zanikająca klasa z przeszłości, znajdująca się w cywilizacyjnej niszy. Jego zdaniem chłopi to była klasa, która ogranicza rozwój wsi i kraju. Tak naprawdę jest hamulcowym przemian. Wśród polskich, przede wszystkim oczywiście socjologów wsi, do tej pory trwa taka, powiedzmy, burzliwa dyskusja, czy rzeczywiście chłopi, czy z jednej strony, czy to właśnie van der Ploeg ma rację, że chłopi przyniosą tą zmianę nie tylko i wyłącznie na poziomie produkcji, czy też systemu dostępu i produkcji żywności, ale ogólnie społeczną, czy też właśnie są tą grupą która musi zniknąć i która operuje na małych, nieopłacalnych ekonomicznie w tych najmniejszych gospodarstwach. To są rzeczy dosyć, które trudno rozstrzygnąć, ale tutaj spróbowałam sięgnąć po dane oraz po opinie innych. Profesor Halamska ukuła za tezą Mokrzyckiego taką tezę, że istnienie quasi-chłopów, których określa jako użytkowników drobnych gospodarstw rolnych funkcjonujących według szczególnej racjonalności bazującej na podwójnej autonomii, luźnej i niewielkiej zależności od rodziny i rynku, utrzymują się tylko w niewielkim stopniu z rolnictwa, ale z drugiej strony posiadają tą ziemię, trzymają się jej. Jednym z tych powodów są oczywiście jakby dopłaty, pewna forma zabezpieczenia, ale to zdecydowanie nie ta ziemia jest dla nich głównym źródłem utrzymania, ani też głównym elementem tożsamości, jest tylko takim spadochronem. Pojawia się tutaj poza pojęciem chłopi, quasi-chłopi, czy też klasa z przyszłości. Oczywiście nad tym wszystkim można powiedzieć, że jest pojęcie rolników. Tych pojęć próbowałam je uporządkować kiedyś, nie tylko ja, GUS i tak dalej, różne ważne instytucje próbowały to uporządkować, kim jest rolnik. Tych definicji jest bardzo dużo, nawet widziałam, że GUS próbuje stworzyć jakąś jedną definicję. To jest problemy ze zdefiniowaniem, to jest oczywiście kwestia formalna, kwestia tego, komu się należy KRUS i tak dalej, komu się nie należy, kwestia podatków, to są różne takie dyskusje polityczno-emocjonalne dotyczące bardzo wielu spraw, tak, wartości. Więc to jest na pewno dosyć trudno byłoby, przypuszczam, że ta zdefiniowanie, ostateczne przyjęcie jakiejś jednej definicji rolników, rolnika, rolniczki będzie niezwykle trudne, będzie wymagało jakiegoś kompromisu, który nam Polakom dosyć trudno w ogóle przychodzi, ale wiem, że problem ze zdefiniowaniem rolników to nie tylko nasz polski problem. Tutaj podaję jeden z przykładów, jak KRUS definiuje, to jest dosyć szeroka definicja, rolnik to pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zaleśnienia, a więc rolnik nie musi produkować, wcale nie musi produkować żywności. Tak wynika z tej definicji KRUS-u, tak wynika z innych również definicji, których tutaj już nie będę Państwu przytaczać, żeby Państwu też nie zawracać, szkoda czasu, tak? Z drugiej, tak jak mówiłam, trwa w Polsce i nie tylko w Polsce taka dyskusja, czy chłopi to jest grupa, która zanika, czy też chłopi to jest rzeczywiście pewien renesans tej warstwy społecznej, tego wszystkiego, co się z tym wiąże, a więc specyficznego rodzaju prowadzenia produkcji, pewnej logiki stojącej za tym, relacje z środowiskiem. O tym, że taka dyskusja trwa i jest dosyć żywa, świadczy o tym, że na przykład chodzi naukowe pismo Journal of Peasant Studies, wysoko punktowane, a więc takie, do którego wielu autorów stara się złożyć artykuł, a więc uczestniczyć w jakiejś formie debaty i trudno jest tam opublikować artykuł. Równocześnie to jest właśnie rozwój choćby Nyléni, czy też takiego ruchu jak Via Campesina. Co ciekawe, sprawdzałam, nie jestem pewna, ale nawet napisałam tam, Via Campesina nie ma reprezentantów polskich żadnej polskiej grupy, natomiast to ciekawe, gdzie są reprezentanci chłopi amerykańscy, to taka ciekawostka właściwie na marginesie, że tu w Polsce, gdzie jest tak dużo drobnych rolników, nikt się nie zainteresował, czy też nie widzi celu uczestnictwa w tej organizacji, chyba że to źle sprawdzam, ale nawet tam pisami również nie dostałam potwierdzenia informacji, że są jakieś polskie organizacje zrzeszone w Via Campesina. Pytanie więc, czy to mimo wszystko, ale już w Nyléni jest jak najbardziej jest kilka organizacji, w tym między innymi oczywiście różnego rodzaju kooperatywy spożywcze, w tym moja. Pytanie więc, czy jednak rzeczywiście obserwujemy pewien powrót do myśli, czy też ponowne odkrywanie znaczenia tego, roli chłopów, więc do idei van der Ploega, który charakteryzował takie cztery główne cechy chłopskiej kondycji przedstawia. Pierwszym z nich jest co-production, czyli stała współzależność od środowiska naturalnego. Środowisko naturalne kształtuje opisywaną grupę społeczną, wyznacza rytm jej życia, pracy oczywiście, równocześnie istnieje chłopstwa, pozwala się naturze reprodukować, a więc takie chłopskie rolnictwo w odróżnieniu od takiego rolnictwa masowego ma pozytywny wpływ na środowisko, na glebę, na klimat. Jest to też specyficzny sposób produkcji, w którym natura jest przekształcana w dobra i usługi służące ludzkiej konsumpcji, ale która wymaga wiedzy o należności do niej. Ziemia jest ważnym, zasadniczym kapitałem, i chłopi są świadomi tego, że jest to ważny zasób, o który należy dbać, który karmi i żywi, ale należy go szanować. Następną cechą jest rozwój i zachowanie zasobów kontrolowanych przez chłopów. Bardzo ważną cechą są specyficzne relacje z rynkiem, oparte na jak dalej idącej autonomii i elastyczności. Relacje ze światem zewnętrznym są budowane i utrzymywane zgodnie z lokalną kulturą, opierającą się na ograniczonym zaufaniu do świata zewnętrznego, a więc tych rynków, można powiedzieć, tych rynków masowych. Mowa tu nawet, pisze on o pewnej formie oporu. Chłopski sposób gospodarowania opiera się w dużej mierze na przepływie zasobów poza głównymi rynkami, które są produkowane i reprodukowane w obrębie gospodarstwa. Zdaniem autora chłopi dążą do autonomii od rynku, zaś metodą jej uzyskania samozaopatrzenie i współpraca oparta na zasadzie wzajemności. A więc bardzo ważnym autonomia elastyczna, taką bardzo, bo to wymieniam tylko zasadnicze cechy, on wiele ich wymienił, jest przetrwanie. To jest kolejny element, za pomocą którego van der Ploeg charakteryzuje chłopów. Podkreśla, że że nie chodzi tu o reprodukcję, ale o poprawę jakości życia. Możliwość przetrwania zależy od korelacji z państwem, innymi grupami społecznymi, instytucjami, jak również od samych relacji wewnątrz tej grupy. Współczesną sytuację chłopów wyznacza sytuacja zależności i daleko idącej deprywacji, ale tak jak już mówiłam, van der Ploeg uważa, że to dzięki to chłopskie rolnictwo może się przyczynić do budowy niezależności żywnościowej oraz zapewnić ludzkości dobrego jedzenia, które można rozumieć jako zdrowe, niedrogie i korzystne dla ludzkości. On pod rolnictwem wymienia też rolnictwo kapitalistyczne i przedsiębiorcze i jego zdaniem te pozostałe dwie kategorie rolnictwa są i szkodliwe dla środowiska i w wymiarze środowiskowym, i w wymiarze społecznym. Są też również jego zdaniem najmniej efektywne. I I tutaj właśnie już chciałam pokazać powoli te zdjęcia, które mi się udało, malutki wybór tych zdjęć, które mi się udało zebrać. Równocześnie będę dalej opowiadała tu o moich spostrzeżeniach. W tym czasie, kiedy van der Ploeg chwali chłopów i opisuje renesans chłopów, Halamska pisze właśnie o quasi chłopach, a więc jej zdaniem to jest aż 700 000 w Polsce w 2013 roku było i 1,5 miliona ludzi w nich jakoś żyło. I to są osoby, to są gospodarstwa, których praktycznie nie produkuje, żywność produkuje się albo na samozaopatrzenie, albo w ogóle się nie produkuje żywności. Wbrew pozorom, co mnie bardzo zaskoczyło, i tu są rzeczywiście dane statystyczne, gospodarstwa te niewielkie prowadzą w mniejszym stopniu niż większe działania poprawiające jakość gleby i większych plonów. Na przykład rzadziej niż w innych kategoriach wielkości stosuje się tutaj nawozy zielone i poplony. Również nawożenie organiczne i mineralne jest stosowane rzadziej i na niższym poziomie niż w gospodarstwach większych, czyli tutaj do tej kategorii quasi chłopowskich zaliczyła wszystkie gospodarstwa od 1 hektara do 5. To mnie bardzo zaskoczyło, kilkakrotnie to sprawdzałam, ale z tych danych statystycznych rzeczywiście wynika, że w tych gospodarstwach małych, niewielkich w Polsce, wbrew pozorom wcale nie prowadzi się takiej ekologicznej czy też naturalnej, cokolwiek to znaczy, produkcji. Również osoby żyjące w tych gospodarstwach są dosyć pasywne, w tym sensie, że mniej angażują się w życie społeczne wsi, mają niższy poziom zaufania społecznego, charakteryzują się niższym poziomem tolerancji i silniejszą ksenofobią. To są dane sprzed kilku lat, możliwe, że obecnie to mogło się trochę zmienić, choć obawiam się, że pewnie raczej niestety na gorsze. Ta sytuacja, że to są osoby mniej tolerancyjne, silniejszą ksenofobią może wynikać z tego, że w tych gospodarstwach żyją przede wszystkim osoby trochę średnio gorzej wykształcone, nawet jak wśród rolników, oraz osoby starsze. Teraz, żeby Państwa nie zanudzić, przechodzę do następnego, do moich badań. Przez 2 lata zrobiłam kilkadziesiąt wywiadów ustrukturyzowanych z rolnikami dostarczającymi żywność, przede wszystkim do mojej kooperatywy, ale też dzięki Oli Bilewicz zrobiła kilka wywiadów w innych kooperatywach warszawskich i jeszcze w Krakowie. I chciałyśmy właśnie zastanowić, kim są ci rolnicy, którzy się zdecydowali współpracować z tak nieformalnymi, alternatywnymi sieciami żywności. I czy oni mogą być właśnie reprezentantami tego renesansu chłopskiego, o którym mówił van der Ploeg, czy też raczej należą do tej grupy quasi chłopów. Nasza hipoteza była taka, że żeby współpracować z kooperatywami, z tak grupami nieformalnymi, trzeba się charakteryzować wysokim poziomem zaufania społecznego, właśnie szanowaniem środowiska i natury, a więc raczej będzie to grupa, którą można by bardziej przypisać do tej grupy opisywanej przez van der Ploega. Wśród rolników, z którymi zrobiliśmy wywiady, można wyróżnić dwie kategorie. Jedni to są osoby urodzone na wsi, które w pewnym momencie swojego życia, wiele z nich, które wcześniej nie uprawiało rolnictwa, zdecydowało się, podjęło taką świadomą decyzję o powrotu do korzeni, do produkcji rolnej. Praktycznie nikt to nie była osoba, która całe swoje życie zajmowała się rolnictwem, A druga grupa, jednak dosyć różna, to były osoby, które będąc dorosłymi mieszkańcami miast, urodzonymi w mieście, zdecydowały się przeprowadzić na wieś, zdecydowały się zakupić czy też wydzierżawić właśnie niewielkie gospodarstwa i podjęły taką świadomą decyzję podjęciu decyzji o produkcji wysokiej jakości żywności i właśnie celowo szukały też świadomych konsumentów, bo myślę, że konsumenci kooperatyw spożywczych czy innych form alternatywnych sieci żywności to są świadomi, dosyć wymagający, świadomi, ale też mądrzy, jakoś tam racjonalni konsumenci. Podobne spostrzeżenia, nie jest to tylko polska specyfika, na przykład w austriackich badaniach były również przeprowadzanych 2 lata temu, również do takich samych wniosków doszli badacze, znaczy spostrzeżeń, że są dwie grupy takich, które współpracują z kooperatywami. Jedni to ci, którzy się urodzili na wsi, drudzy to ci, którzy się przeprowadzili na wieś. Ci rolnicy, którzy jakby stali się rolnikami w dorosłym życiu, którzy stali się mieszkańcami wsi w dorosłym życiu, opierali się tylko i wyłącznie na różnych formach sprzedaży bezpośredniej, a więc były to zwykle kooperatywy spożywcze, sprzedaży na targowiskach, popularnych ostatnio targach śniadaniowych i tak dalej. Rolnicy, czyli mieszkańcy wsi, urodzeni na wsi, łączyły różnego rodzaju kanały zbytu. Były to też takie bardziej masowe, jak hurtownie i giełdy spożywcze. Gospodarstwa, badane przeze mnie gospodarstwa są tymi gospodarstwami niewielkimi, a więc tymi, którzy ekonomiści rolni mówią, że to jest zupełnie nieopłacalne. Nie było, największe gospodarstwo miało 25 hektarów, mediana wynosiła 5 hektarów, a przypominam, że ekonomiści rolni mówią, że zaczyna się opłacalność w gospodarstwie rolnym przy 30 hektarach. Oczywiście to bardzo dużo zależy od specyfiki produkcji, tak? Trudno wyobrazić sobie taki wielki sad. Przy rolnictwie ekologicznym również to mogą być mniejsze, ale przeciętnie ekonomiści rolni mówią, że dopiero przy 30 hektarach można zacząć mówić o jakiejkolwiek opłacalności. A to są ludzie, którzy, a jak się okazuje, to stawcy do kooperatyw, wszyscy łączyli różnego rodzaju dochody, ale sprzedaż i produkcja rolna stanowiła dla nich ważny albo bardzo ważne nawet źródło dochodu, a więc wbrew temu, co mówią ekonomiści rolni, opłacało im się ta produkcja wysokiej jakości żywności i sprzedaży do tych niekonwencjonalnych, właśnie alternatywnych sieci żywności. Dlaczego, pytałam, dlaczego oni się zdecydowali? Były to uzasadnienia czysto ekonomiczne, właśnie niewielkie gospodarstwa mają kłopoty ze sprzedażą swojej produkcji do wielkich sieci, które oczekują takich samych wystandaryzowanych produktów, dużych porcji, systematycznie. Ale szczególnie dla tych napływowych najważniejsze było uzasadnienie ideologiczne. Jeden z respondentów powiedział, moim zdaniem bardzo ładnie: ja chcę zmieniać świat. To nie jest tak, że ja to robię, bo chcę co zarobić. Bo gdybym chciał zarabiać na tym pieniądze, to na pewno robiłbym coś innego. Myślę, że to jest bardzo ładne podkreśla. Równocześnie wiem, że jakoś jednak było to dla niego, dla jego całej rodziny źródło kluczowe, nie jedyne, ale kluczowe źródło utrzymania. Dla rolników, dla mieszkańców wsi, urodzonych na wsi, którzy się zdecydowali współpracować z kooperatywami, niektóre mówiły, że jest to dla nich prestiżowe właśnie z tego powodu, że kooperatywy zrzeszają świadomych klientów, którzy dbają o to, co i jak kupują i jedzą, dlatego współpraca z takimi kooperatywami to prestiż, ponieważ niełatwo jest zaspokoić świadomych i inteligentnych klientów. a jeśli współpraca układa się tak dobrze jak nam, to oznacza, że spełniamy tak wysokie wymagania naszych klientów z kooperatyw, co daje nam motywację do trzymania poziomu i jakości naszych produktów oraz tworzenia nowych. Gospodarstwa, co jest ciekawe, choć wszyscy rolnicy mówili, że właśnie te kwestie środowiskowe, dbania o jakość żywności, dbania o dobrostan zwierząt, jeśli mieli, jest ważne i z tego co wiem, bo też o wielu z nich obserwuję, to nie jest tylko kwestia deklaracji, tylko rzeczywistych działań, dbania o zwierzęta było ważne, jednak wcale nie szło za tym chęć zdobycia potwierdzenia swojej jakości żywności poprzez papierek w postaci certyfikatu ekologicznego. Tak jak na początku powiedziałam, ślepy test zrobiony na moich dzieciach wykazał, że ekologiczne marchewki z Biedronki okazują się mniej smaczne niż te marchewki, które wcale tego certyfikatu nie mają, ale wiem i zakładam, że są rzeczywiście produkowane z największą starannością. Tak więc wszyscy ci, którzy zdecydowali się współpracować z kooperatywami, nie zdecydowali się starać o ten certyfikat, mówiąc często, że to jest straszna biurokracja, koszty, kontrole i tak dalej, które nie mają żadnego, nie stanowią żadnej wartości, bo i tak konsumenci, czyli my, wiemy, że to jest dobrej jakości. Jeden z respondentów powiedział: robię w to, co wierzę i to uważam, że często te gospodarstwa ekologiczne są o wiele mniej ekologiczne niż to, co my robimy. Wszyscy dostawcy do kooperatyw prowadzili swego rodzaju taką trochę formę oporu, można powiedzieć, od państwa, prowadzą pewnego rodzaju przetwórstwo, bardzo różne, poczynając od kiszenia warzyw, kończąc na wyrobie wędlin, wędzeniu ryb i tak dalej, produkcji również nawet dań. I większość, nie wszystko, ale większość to było działania nieformalne. Ja, robiąc wywiady z rolnikami, Państwo też na pewno wiedzą, jak bardzo trudno jest sprostać tym wszystkim formalnym wymogom przetwórstwa żywności, szczególnie w tych drobnych gospodarstwach. Można więc powiedzieć, że oni w pewien sposób stawiają opór państwu, produkując żywność, nie starając się spełnić tych wszystkich wymogów. No to jest oczywiście dyskusyjne i miałam kilka sporów z różnymi ekspertami, że to jednak niesie pewne ryzyko ze sobą, ale z drugiej strony wydaje mi się, znaczy nie wydaje mi się, tylko wiem, że te polskie wymagania wobec drobnych rolników, wobec drobnych przetwórców są praktycznie najbardziej surowe w Unii Europejskiej i często, choć oni wszystko robią w dobrej wierze, nie udaje im się spełnić tych wszystkich wymogów. Co więcej, słyszałam o takich, którzy podejmowali te próby, które nie kończyły się sukcesem, wręcz odwrotnie, zamknięciem prowadzenia tych drobnych przetwórni. Dlatego też akurat ci, z którymi robiłam wywiady, albo mieli niewielką część zarejestrowaną, albo właściwie żadną. Ale też wiem, przynajmniej u mnie w kooperatywie, ale myślę, że nie tylko u mnie, administratorzy wymagają od dostawców mięsa aktualnych dokumentów weterynaryjnych, więc o takie podstawy, najważniejsze rzeczy i kooperatywy dbają. Też świadczy to o tym, że dostawcy tych kooperatyw są ludźmi świadomymi i wielokrotnie toczyły się dyskusje, czy można to jeść właściwie, i zawsze, jak po pierwsze odpukać, do tej pory nigdy nic się nie stało, a po drugie jednak one spełniają takie najważniejsze kryteria. Jeżeli chodzi o formalne podejście, jedna z respondentek, taka przyjezdna z miasta, bardzo zaangażowana w produkcję akurat serów, powiedziała: lubię kooperatywę i za to, że nikt mnie tu o papiery nie pyta, ale jak ktoś chce, to zapraszam do mojego gospodarstwa, można wszystko zobaczyć. Ja niestety nie byłam, ale wiem, że były osoby, które wróciły, były i widziały, i zawsze można tam pojechać i spojrzeć jej na ręce. Można więc powiedzieć, że to, co jest dosyć smutne, to że badani, choć mający małe gospodarstwa, ale jednak utrzymujący się z nich, czasami też tworzący miejsca pracy, przynajmniej sezonowe miejsca pracy, nie dostawali żadnego wsparcia, choć od samorządu lokalnego czy innej instytucji, która mogłaby im pomóc rozwinąć działalność rolniczą lub przetwórczą lub jednak sformalizować w pewnym momencie. Wielu badanych zdziwiło się w ogóle moim pytaniem, czy uzyskali jakąś pomoc od samorządu, czy ODR-ów. Powiedzieli, że w ogóle nawet nie podejmowali takiej próby, bo wiedzą, że nie ma czego tam szukać. To, co jest smutne, że choć z jednej strony to wszystkie osoby, z którymi rozmawiałam, to byli tacy lokalni aktywiści, działacze, osoby z wysokim poziomem zaufania społecznego. Z drugiej strony nie udawało im się wśród swoich rolników znaleźć ludzi, którzy chcieliby ich naśladować, którzy byliby na przykład chętni do dostaw różnych produktów do kooperatyw. Na przykład u nas nieustającym problemem jest w sezonie dostawa miękkich owoców i my prosimy naszych rolników, czy może kogoś mają, a potem się okazuje, że co roku w czerwcu, lipcu jest problem z miękkimi owocami, bo ci nasi rolnicy, akurat tak jest, że nie mamy chyba jednego, który dostarcza miękkie owoce, ich jest za mało na nasze potrzeby i on nie jest w stanie znaleźć nikogo naokoło, komu chciałoby się przyjeżdżać do Warszawy, czy nawet który byłby gotów zaufać, znaczy wejść w taką nieformalną współpracę. Niektórzy rolnicy, właśnie ta dziewczyna od serów mówiła właśnie, że nawet nie chce, dlatego że to, co mówiła tak, nie chcę, dlatego że to, co robię, jest ważne dla mnie z punktu widzenia ideologicznego, bowiem dobrostan zwierząt jest dla mnie najważniejszy. Nie chcę sprzedawać mleka ze wsi, chcę sprzedawać mleko od szczęśliwych kóz, więc nie będę współpracować z kimś, kto ma kozy na łańcuchu. Równocześnie, tak jak mówiłam, większość, może nie wszyscy, ale większość to są osoby aktywnie zaangażowane w jakiś tam rozwój lokalny, więc takie, które podejmują próby innych formalnych działań. Można więc reasumując powiedzieć, że ci rolnicy, którzy zdecydowali się na współpracę z kooperatywami, a więc alternatywnymi sieciami żywności, nieformalnymi zazwyczaj, aktywnie budują suwerenność żywnościową, w tym sensie, że produkują i sprzedają żywność lokalnie, choć lokalność jest różnie pojmowana, poza globalnym systemem żywności, właśnie często bez różnego rodzaju certyfikatów, starając się zachować zrównoważone metody produkcji. To oczywiście w praktyce różnie wychodzi, ale naprawdę bardzo podejmują takie świadome, starają się. Ci, którzy dzisiaj zdecydowali się tworzyć alternatywny system żywności, tworzą pełną autonomię od mechanizmów globalnych, znaczną część swojej produkcji sprzedają poza globalnymi rynkami albo nawet całą, często odrzucając oficjalne formy certyfikacji, bazując na bezpośrednich relacjach i wzajemnym zaufaniu. To, co mówiłam, że to, wszyscy właściwie rolnicy zapraszają do swoich gospodarstw. Ich działania w obrębie gospodarstwa można określić jako co-production, czyli bazujące na korzystaniu z naturalnych zasobów, maksymalizacji produkcji na niewielkim obszarze, ale poprzez naturalne metody lub podejmując próby, żeby były to jak najbardziej naturalne metody i dążenie do tworzenia zamkniętego obiegu materii w gospodarstwie postulowanego przez rolników ekologicznych, choć sami często nie mają tych certyfikatów, co właśnie pozwala się to zamknięty obieg materii, pozwala się naturze reprodukować. Ich świadomość środowiskowa uwidacznia się poprzez produkcję sezonową. U nas w kooperatywie nie ma w tej chwili, są pomidory przywożone z Sycylii, nie ma żadnego producenta. Jest naprawdę, są tylko i wyłącznie produkty sezonowe. Równocześnie poprzez oczekiwania specyficznych konsumentów, jakimi są członkowie kooperatyw, rolnicy stale podnoszą jakość produkowanej żywności, zwracają uwagę na kwestie środowiskowe, dobrostan zwierząt, przez to też wzmacniają swoją elastyczność. Jednak obawiam się, że tego typu produkcja, taka mądra i nastawiona na kontakt z klientem, nie będzie możliwa dla właśnie tych quasi-chłopów, o których pisała Halamska, a więc niestety tej dominującej, przynajmniej statystycznie, grupy na polskiej wsi. Niemniej mam nadzieję, że taki pomysł na życie i na współpracę z kooperatywami będzie przyrastał, bo do naszej kooperatywy na przykład codziennie zgłaszają się 2 osoby, a więc jeżeli chodzi o konsumentów, to ta liczba chętnych wzrasta. Tak jak mówię, na przykład mamy problemy z różnego rodzaju dostawami, więc tych rolników ciągle nam takich, którzy by spełniali nasze oczekiwania, którzy by byli gotowi jakby współpracować z nami, wciąż nam brakuje. To tyle z mojej strony na razie. Aha, dziękuję bardzo. Dziękujemy Pani za tę prezentację i za wykład. Ja tutaj napisałem na czacie do wszystkich uczestników, jeżeli są jakieś pytania. Są właściwie 2 możliwości, żeby je zadać. Można tutaj wpisywać w okienku czatu lub w okienku questions and answers. Można również podnieść rękę i wtedy udzielimy głosu. Jeżeli byście chcieli się odnieść do treści lub zadać jakieś pytanie. Tutaj w trakcie wykładu studenci z Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego napisali: organizacja Ekoland rozwija relacje z Via Campesina. W tym roku zaczyna się proces akcesyjny do LVC. Relacje z Via Campesina a polskimi rolnikami były już wcześniej, na przykład podczas protestów rolników w Zielonym Miasteczku w 2015. Ja tutaj pytam w odpowiedzi, jakie były te relacje? Nie wiem do końca, czy... Znaczy, nie słyszałem. Na pewno właśnie ten proces rzeczywiście trwa. Właśnie Ekoland, Stowarzyszenie Ekoland będzie się starało o przystąpienie do Via Campesina w przyszłym tygodniu. Za 10 dni dokładnie przedstawiciel Ekolandu jedzie na spotkanie, na zgromadzenie walne European Coordination Via Campesina do Brukseli i zobaczymy wtedy, jaka będzie dalej. Jaka będzie dalej kolej, bo to... No tak, ale rozumiem, że tak jak pisałam, wtedy jeszcze nie było rzeczywiście żadnej organizacji w Polskie, a co ciekawe amerykańskie były. No tak. W Ameryce jest sporo właśnie takich nowych chłopów, dokładnie. Ja się zastanawiałem na koniec, jak Pani mówiła o tych quasi chłopach, to czy Pani widzi jakiś sposób, żeby ich rzeczywiście... żeby tę grupę społeczną w jakiś sposób angażować, czy właśnie w nieformalne sieci kooperatyw, czy w jakikolwiek inny sposób zagospodarowywać ich potencjał, ich sytuację, żeby w jakiś sposób oddziaływać na system żywności, czy żeby, nie wiem czy widzi Pani jakąkolwiek możliwość, czy prowadziła Pani na przykład badania też wśród takich mieszkańców wsi, czy raczej nie? Nie prowadziłam. Ja systematycznie od kilku lat mam to szczęście, że dostajemy pieniądze na wywiady z rolnikami ekologicznymi, ale tylko takimi, którzy produkują na rynek, więc to są takie osoby aktywne i których nie można na pewno nazwać quasi chłopami. Z takimi, to takich znam tylko i raczej, no ja przez to, że czasami bywam na wsi albo z badań statystycznych. No i z tych badań halamskich, no oczywiście tak jak mówiłem, te wszystkie dane statystyczne należy zawsze ostrożnie brać, podchodzi do nich ostrożnie, ale no, to jest problem, tak? No bo wydaje się, że to jest olbrzymia rzesza ludzi, którzy mogliby współuczestniczyć w tworzeniu lepszej jakości żywności czy suwerennych systemów żywnościowych, a nie chcą, produkują bardzo niewiele w ogóle tej żywności. Rozmawiając z kolei z tymi moimi rolnikami, czy tymi ekologicznymi, czy tymi współpracującymi z kooperatywami, oni mówili, że wszędzie naokoło nich są gospodarze, którzy nie chcą nic produkować, którzy wiedzą o gospodarstwie ekologiczne odnoszące wielkie sukcesy, też finansowe, ale i tak uważają ich za wariatów albo się ich boją. To jest poważny problem, tak, który od lat jest na polskiej wsi, takiej grupy ludzi, którzy tak naprawdę właśnie żyją z tych świadczeń społecznych przede wszystkim i dla których dosyć trudno jest jakoś się zaangażować, a szkoda, tak? Mhm. Tutaj pojawia się, dziękuję bardzo za odpowiedź. Tutaj też pojawiło się pytanie od Magdy. Czy wiadomo, jakie czynniki wpłynęły na wzrost zaufania społecznego, kapitału społecznego wśród rolników w ostatnich latach? To rzeczywiście ciekawe też tam, dlaczego właśnie wśród rolników ten wzrost jest odnotowany, a właściwie tam w przypadku wsi się praktycznie nie zmienił, prawda, przez 10 lat. Ja mogę tylko przypuszczać, że jednak te unijne pieniądze, myślę ogólnie tak, że nam wszędzie wzrósł. Trochę temu, że jakość życia w ogóle nas wszystkich wzrosła, a na wsi ta jakość życia wzrosła. Różnica jakości życia pomiędzy nim rokiem 1991 a 2016 jest zasadnicza i to też przekłada się tak na pewien poziom kapitału społecznego i gotowość do współpracy. Można powiedzieć, że jednak te programy często krytykowane i może i słusznie jednak przynoszą jakieś efekty, jak program LIDER na przykład, tak? Myślę, że to jest też to już z moich obserwacji bardziej wynika też to, że te migracje czasowe dobrze robią, tak? Ludzie, mimo wszystko ludzie, którzy widzą inny świat, wracają, gdzie jest wyższe zaufanie społeczne, wracają i przenoszą to na grunt lokalny. W dalszym ciągu nie jest dobrze, tak? Polska jest w tyle, jeżeli chodzi o poziom kapitału społecznego i zaufania społecznego i tak jak mówiłam, moim zdaniem to jest teza tutaj profesor Czapiński, w 100% się z nim zgadzam, że póki nie podniesie poziom kapitału społecznego w Polsce, póki nie nastąpi ta zasadnicza zmiana. Mhm. To się jednak właśnie dzieje, na pewno ten aktywność organizacji pozarządowych i trzeciego sektora na wsi bardzo mocno wzrosła, prawda? Tam działania, to jest pozytywne zjawisko. Pytanie od studentów Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego, pytanie o KRUS. W komiksie Kryzys Żywnościowy autor sugeruje, że KRUS został stworzony jako system zapomogowy, odpowiednik rent w latach 90. Jak to było? Jakie są perspektywy na utrzymanie KRUS-u? To takie pytanie. No, to jest takie, to było rzeczywiście założone na chwilę był KRUS, tak, który miał w tej sytuacji przejściowej rozwiązać jakiś problem i trochę to jest takie śmierdzące jajo, którego znaczy, no nie śmierdzące, ale coś, czego politycy się boją ruszyć. Z drugiej strony, zdaniem i ekonomistów, ale też i wielu badaczy, KRUS jakby w związku z tym, że rolnicy nie płacą podatków, nie czują w pełni, tak, w związku z tym, że są na KRUS-ie i tych ubezpieczeń i są inaczej i jednak inaczej funkcjonują w takich formach ubezpieczeniowych niż inni obywatele, nie czują się też w pełni, profesor Halamska ma taką tezę, niestety muszę się z nią zgodzić, nie czują się do końca w pełni obywatelami w pełni takimi, nie chodzi o Polski, tylko w ogóle obywatelami, takim formie citizens, tak? Więc, a z drugiej strony no to jest olbrzymie ułatwienie dla tych ludzi, tak, płacą znacznie mniejsze składki, choć w raporcie Polska Wieś 2016 2016 jest bardzo ciekawy artykuł, paradoksalnie, naprawdę bardzo ciekawy artykuł o ubezpieczeniach i okazuje się, że dla polskiego systemu rolnik emeryt jest znacznie kosztowniejszy niż każdy inny rolnik. Nasz polski system znacznie więcej dopłaca do rolnika, więc na dłuższą metę to chyba jest w takiej formie nie do utrzymania. Zresztą no, jakieś tam zachodzą powoli zmiany i ci najwięksi rolnicy przestaje im się opłacać wręcz tak być w KRUS-ie, ale to jest bardzo skomplikowana i bardzo głęboko kwestia polityczna, której chyba nikt, wszyscy się boją zmienić. No. Te składki są zasadniczo niższe i to byłoby odczuwalne, przynajmniej w pierwszej chwili, na pierwszy rzut oka byłoby to odczuwalne dla rolników, tak? To chyba tyle mogę powiedzieć. Polecam ten artykuł, to jest dostępny w internecie, ten raport Polska Wieś, jest bardzo ciekawy artykuł o ubezpieczeniach. Słyszycie nas? Tak. No to mamy tutaj komentarz od Petera Strasenwertha z Ziarna i z gospodarstwa tutaj w Grzybowie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Ja jestem rolnikiem ekologicznym i czuję się trochę urażony, jak pani mówi, od certyfikatu, że to jest tylko papierek. A z drugiej strony też bardzo mi dziwiło, że pani opiera swoje badanie na tych marchewkach w Biedronce. Porówna pani z marchewkami, które są lokalnego producenta, który produkuje konwencjonalne dla kooperatywy. Nie wiem, skąd są te marchewki z Biedronki. Na zachodzie są oczywiście wielkie ekologiczne gospodarstwa, które są, można powiedzieć, już przemysłowe gospodarstwo czy farmy, które produkują organiczne warzywa, ale ogólnie właśnie chciałam powiedzieć, ten trud, który rolnik ekologiczny jeszcze nosi, żeby się certyfikować i właśnie spełnić te warunki i poddać się tą kontrolą i badanie i coroczną, czasem to są kilkakrotnie są te kontrole, to właśnie no to jest, żeby udowodnić, żeby ta praca jest naprawdę solidna. A pani też na końcu powiedziała, że macie problem w waszej kooperatywie znaleźć rolników, którzy rzeczywiście, tak w każdym razie zrozumiałem, że ostatnie słowa, które pani mówiła w swoim wykładzie, że jednak jest trudność znaleźć dla kooperatyw rolników, którzy no, są solidni. I tu chciałam powiedzieć, że system certyfikacji właśnie służy po to, żeby rolnicy mają podstawę, że nie tylko mówią, no każdy może do mnie przyjechać i zobaczyć to gospodarstwo, tylko że jest naprawdę są kryteria, które spełnimy. I to jest duży trud i właśnie jeszcze raz powtórzę, jestem obrażony, jak pani mówi, że certyfikat to jest tylko papierek. Dziękuję. Ja z panem rozmawiałam kiedyś, zupełnie nie chciałam pana urazić. Po pierwsze, badania marchewką to były badania zrobione, ślepy test zrealizowany na dwójce moich dzieci. To była kwestia testów smakowych. Nie wiem, skąd były te marchewki. Przypuszczam, że marchewki w Biedronce często ekologiczne prawdopodobnie, mogę z dużą prawdopodobieństwem założyć, że to były marchewki z Europy Zachodniej, które tu przyjechały. To był tylko test smakowy. A ja mówiąc o certyfikacji ekologicznej, relacjonowałam wyniki moich badań. Nie jest to do końca moja opinia, choć tak jak mówiłam, po raz trzeci realizowałam badania wśród rolników ekologicznych i widzę taki trend, że wielu rolników rezygnuje z certyfikacji, nie rezygnuje z rolnictwa ekologicznego w związku właśnie z narastającą biurokracją, ale to był tylko, ten papierek to był tylko cytat z jednego z rolników, z którymi robiłam wywiad na potrzeby, tego badania, i to jest jedna z opinii, nie chciałam Pana urazić, ale to jest relacjonowałam tylko jedną z opinii. Ale też są dane statystyczne pokazujące, że liczba rolników ekologicznych w ogóle się zmniejsza, co z jednej strony oczywiście, jak wiemy, wynika ze zmian formalnych, tak, z wymagań formalnych, ale też spotkałam na swojej drodze przez te trzy cykle badań pewną grupę rolników bardzo świadomych, którzy wycofują się z rolnictwa ekologicznego, z certyfikacji ze względu na formalne wymogi. Hmm. Czy tutaj jeszcze jakieś komentarze ze strony... Dziękuję. Aha. Dziękuję bardzo za to pytanie. Jeżeli nie ma tutaj już więcej tutaj pytań, to właśnie dziękuję za wyciszenie. Tutaj jest pytanie, się pojawiło jeszcze w sekcji Questions and Answers od Pani Danuty. Czy z warszawską kooperatywą współpracują rolnicy permakulturowi? Czy znane są jakiekolwiek badania na temat rozwoju takich gospodarstw na terenie Polski? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, znaczy z naszą na pewno nie współpracują, ale wydaje mi się, że z kooperatywą dobrze współpracują. Ja chętnie to sprawdzę, ale z naszą na przykład nie współpracują, ale mogę to sprawdzić. Mhm. I tutaj jeszcze Magdalena Popławska pisze w odpowiedzi na Pani odpowiedź: dziękuję, może też wpływ mają działacze, aktywiści przenoszący się na wieś, o których Pani również mówiła. Ciekawe, jak nowi rolnicy, mieszkańcy wsi nawiązują relacje z tymi starszymi, wcześniej obecnymi, ale to pewnie inny temat. No, to jest bardzo ciekawy temat. Ja sama nie robiłam, ale widziałam kilka takich badań, które dokładnie to potwierdzają, tak, że ci zewnętrzni liderzy przynoszą często taki nowy oddech na wieś, choć czasami przynoszą też taką niekoniecznie chcianą zmianę, choć rzeczywiście większość takich, może nie większość, ale duża część tych liderów lokalnych to są osoby, które przychodzą z zewnątrz, i to ci liderzy, czy to zewnętrzni, czy lokalni, dokonują zmiany takiej w poziomie kapitału społecznego. To jest dowiedzione, że tam, gdzie jest fajny, silny lider, tam następuje więcej się dzieje, podnosi się w związku z tym poziom kapitału społecznego. Mhm. Tutaj też ciekawym przykładem mogę dodać Joanna Bojczewska, która właśnie przed chwilą z EUL-u nawiązała kontakt. Właśnie w ten sposób operowała w swojej wsi w Stryszowie, że sprzedając do kooperatywy spożywczej swoje warzywa, jednocześnie angażowała okolicznych właśnie drobnych producentów, czy to sery, czy śmietany, czy mleko, właśnie od takich małych, drobnych gospodarzy, którzy właśnie mieli kilka krów, czy też warzywa, zdaje się, po prostu zbierała i stanowiła takiego łącznika pomiędzy właśnie mieszkańcami wsi a miastami. Także na pewno może, jeżeli to są napływowi, świadomi producenci, prawdopodobnie też będą się starać uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej, jakoś ją wspierać. Teraz oddaję jeszcze głos. Rafał Knop podnosił rękę, więc tutaj... Witam. Słychać mnie? Tak, tak? Słychać. Witam jeszcze raz, witam wszystkich. Witam Panią doktor oraz również Pana Petera. Moje pytanie jakby wiąże się troszeczkę z tym, o co pytał Peter. Ja jestem jakby świadomym sympatykiem rolnictwa ekologicznego od bardzo, bardzo wielu lat i pamiętam, może już trochę zamierzchłe czasy rolnictwa ekologicznego, startu Stowarzyszenia Ekoland w roku tam 90, 91. Ja byłem jakby tym stowarzyszeniem bardzo zachwycony i w ogóle ideami, które tam panowały. jakby powiedzmy w latach 90. korzystałem jako taki świadomy właśnie konsument, prawda, jeździłem do rolników ze Stowarzyszenia Ekoland, zaopatrywałem siebie, swoją rodzinę i kilka innych rodzin w te produkty. I jakby potem straciłem troszeczkę kontakt ze względu na jakby sprawy zawodowe. Muszę powiedzieć, że po powrocie, powiedzmy, w latach najbliższych tutaj jakby przeżyłem pewne rozczarowanie, dlatego że jakby zauważyłem pewną, no duży spadek jakby aktywności tych rolników, albo może inaczej, zmniejszenie jakby ekspansji, która wcześniej wydawała się oczywista, chociażby z tego powodu, że tak jak to wtedy tłumaczono, Polska po tym okresie, prawda, przemian charakteryzowała się idealną strukturą wsi właśnie do zastosowania produkcji rolnictwa biodynamicznego, tego certyfikowanego, i tu się podpisuję całkowicie pod tym, co mówił Peter właśnie, bo certyfikat, który wtedy jakby był proponowany, wymagał bardzo dużego nakładu i pewnie do dzisiaj wymaga bardzo dużego nakładu nie tylko sił i środków, ale też wiedzy i samokształcenia takiego rolnika. I to jest jakby rzecz sama w sobie, która no, jest nie do zastąpienia. Jakby walory smakowe i tak dalej pewnie też występują przy okazji przy tym. Niemniej tutaj mówienie właśnie do rolnika ekologicznego jak Peter prawdopodobnie o świetnym teście marchwi mogło spowodować taką reakcję, ponieważ on jakby zna wagę tego. Niemniej nie o tym chciałem mówić. W tychże latach, kiedy startowało rolnictwo ekologiczne, struktura wsi jakby predestynowała ze względu na liczbę mieszkańców wsi i przeciętne gospodarstwo składało się nie z dwójki, trójki ludzi, tylko z kilkunastu osób, które jakby mogły stanowić tą siłę roboczą w tymże gospodarstwie, gdzie nakład pracy niezmechanizowanej, tej ręcznej, no zdecydowanie przewyższa wszelkie gospodarstwa wielkoobszarowe. I jakby wydawało się, że to będzie w Polsce siłą rzeczy rosło. Czy pani doktor prowadziła jakby badania na ten temat? Co się stało, że powiedzmy ta predyspozycja nie została wykorzystana? Czy to są jakieś czynniki wynikające z przystąpienia Polski do Unii, z odpowiedniego już na poziomie prawda, unijnym subsydiowania produkcji rolnej, która jakby nie koleruje tutaj z tym, co w rolnictwie, co rolnictwo ekologiczne, prawda, może z tego uzyskać. To jest jakby dla mnie główne pytanie, ponieważ sam się nad tym zastanawiałem, co spowodowało to, że jakby dynamika wzrostu gospodarstw ekologicznych nie była taka, jak oczekiwano, bo wszyscy uczestnicy tamtego ruchu, pamiętam, w latach 90. oczekiwali, że to pójdzie jak burza. Tak jak mówiłam, ja zrealizowałam już w tej chwili trzy badania, każdy trochę pod innym kątem i każde właściwie diagnozowało różnego rodzaju problemy z rozwojem rolnictwa ekologicznego. Pierwszy nie wiem, czy najważniejszy, ale pierwszy to jest właśnie taka no, nasza polska trudność, nieumiejętność współpracy między sobą, a więc fakt, że nie powstają grupy producenckie, takich formalnej też współpracy, powoduje, że ci rolnicy ekologiczni są Tam są silni, gdzie powstają różnego formy, albo grupy producenckie, albo stowarzyszenia, jakieś organizacje. Ich jest niestety niewiele. Druga sprawa to jest właśnie te kwestie formalne. Bardzo wysoko postawiona poprzeczka biurokratyczna. Jeden z rolników mówił, że pokazywał mi plik dokumentów, który musi tam złożyć, żeby dostać jakieś dofinansowanie, i pokazywał mi zdjęcie, że jego włoski kolega musi złożyć dokładnie jedną czwartą tych dokumentów, co zniechęca. To jest zaś powiązane z różnymi instytucjonalnymi ograniczeniami. W tym roku robiliśmy badania, jeżeli chodzi o pomoc naukową, przecież rolnictwo ekologiczne jest rolnictwem wymagającym bardzo dużo wiedzy i tutaj ten dostęp do tej wiedzy, jeżeli chodzi o polskich rolników, muszą się naprawdę bardzo mocno sami naszukać, żeby taką pomoc dostać, w odróżnieniu od innych rolników ekologicznych z krajów, na pewno z Niemiec, ale nie tylko z Niemiec. Pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego zwykle mają bardzo skromną wiedzę, nie ma też dobrego systemu dostarczania tej wiedzy, motywowania pracowników i naukowych, i ze środków doradztwa rolniczego do zdobywania wiedzy i dzielenia się z rolnikami. No i wreszcie to jest kwestia też różnych słabości, różnego rodzaju innych polskich instytucji, na przykład lokalnych samorządów. Tam to lepiej działa, gdzie samorząd, gdzie na przykład rolnictwo ekologiczne, takie rynkowe, gdzie się produkuje żywność, lepiej działa. Tam, gdzie samorząd przynajmniej daje zielone światło, przynajmniej nie utrudnia. W zeszłym roku próbowaliśmy między innymi znaleźć publiczne instytucje, w których wykorzystuje się zielone zamówienia, więc przynajmniej częściowo zamawia się lokalne, ekologiczne produkty Znaczy, było to niezwykle trudne. Znaleźliśmy jedno właśnie w zachodniopomorskim, i to jest efekt działania zachodniopomorskiego Ekolandu. Jedno przedszkole znaleźliśmy, gdzie duża część produktów jest ekologiczna i właściwie tak, to są tylko pojedyncze produkty ekologiczne zamawiane do publicznych instytucji, nawet w okolicach, gdzie rolników ekologicznych jest mniej, więc tych czynników, mogłabym jeszcze wymieniać ich bardzo wiele i też by się wydawało tak, że i struktura agrarna jednak ciągle lepszej jakości, czy mniej zanieczyszczona gleba predestynowałaby polskie rolnictwo do tego, żeby żeby ta liczba rolników wzrastała ekologicznych, a ta liczba w pewnym momencie, w ogóle 2 lata temu zaczęła spadać, w tej chwili troszeczkę wzrosła, w dalszym ciągu jest jedna z najmniejszych, i bardzo ważnym problemem, którzy skarżyli się rolnicy i które też wychodzi z danych statystycznych, to jest bardzo ograniczona liczba certyfikowanych przetwórni, ubojni itd. Ale to jest też takie zamknięte koło. Na przykład robiłam wywiad w tym roku z jedną z spółdzielni, która produkuje ekologiczne mleko, i oni z kolei mają problem z dostawcami. Mogliby produkować znacznie więcej tego mleka, czy też przetwory ekologiczne, ale mają zbyt mało rolników, którzy się decydują na przejście na rolnictwo ekologiczne. Więc to jest, tych czynników jest, mogłabym jeszcze wymieniać kilka, to polecam nasze raporty, między innymi są o tym. Czy mogłaby Pani jeszcze powtórzyć, jakie są nazwy tych raportów? Ja bym sobie od razu to zanotował. One są bardzo długie i wiszą wszystkie na stronie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Ja mogę je na stronie przysłać, na przykład do moderatora, i żeby on je gdzieś umieścił, bo te raporty są dosyć skomplikowane, mają tytuły, szczerze powiedziawszy. Okej, dobra. Dziękuję bardzo. Ja kiedyś na te raporty trafiłem. Wydaje mi się, że będę mógł za chwilkę podesłać link do strony. Wydaje mi się, że mam go gdzieś tutaj zapisany. Tutaj jeszcze Wojtek Major zgłosił, podniósł rękę. Nie wiem, czy Wojtku jesteś z nami. Halo, słychać mnie? Tak, słychać. Tu Wojtek Major z Kooperatywy Spożywczej Dobrze i z Nyéléni Polska. Chciałem się zapytać, czy poza wspomnianym wcześniej systemem certyfikacji istnieją jakieś inne systemy kryteriów, którymi się rolnicy kierują przy uprawie na terenie Polski? Jakie różne systemy kryteriów funkcjonują? Ale rolnicy w ogóle? Czy rolnicy współpracujący? No, to są bardzo różne, no, są te starają się różnego, to są też często bardzo komercyjne, które niezbyt wzbudzają we mnie zaufanie, tak, jakieś takie certyfikaty niezbyt, tak właściwie, które można kupić, są też różnego rodzaju, co jest bardzo fajne, choć niekoniecznie to się wiąże z wysoką jakością produkcji i z wysoką dbałością o środowisko, choć teoretycznie powinna, to są oczywiście te certyfikaty produkcji lokalnej, regionalnej i tak dalej, są też produkty certyfikowane jako tam polski produkt i tak dalej. Tego jest, tych certyfikatów części komercyjnych, części nadawanych rzeczywiście za zasługi jest, jakieś tam zasługi, czy jakąś tam istotną rolę we wkładzie też w budowanie kulturalnego dziedzictwa Polski jest, i jest całkiem sporo. To część też jest, no tak, wiele z nich wynika z naszego członkostwa w Unii Europejskiej. To certyfikaty, a jakieś takie kryteria produkcji typu na przykład biodynamiczne albo agroekologiczne, inne tego typu funkcjonują? No. Są gospodarstwa bardzo nieliczne, biodynamiczne. Jedno z nich jest w Zachodniopomorskim, to jest to gospodarstwo Juchowo, 2000 hektarów. Na pewno są jeszcze kilka, wiem, że to jest największe biodynamiczne gospodarstwo rolne w Polsce, które, no, jest imponujące, co oni tam robią. I szczerze powiedziawszy, na pewno pewnie są jeszcze jakieś gospodarstwa biodynamiczne, ale nie słyszałam. To jest na pewno największe. Okej, dziękuję. Dzięki, Wojtek. Tutaj jeszcze od Marcina Miegały informacja. Ekoland ma integrowane kryteria członkostwa oprócz certyfikacji swoje wewnętrzne. Ekoland ma w ogóle swój taki certyfikat też wewnętrzny. Pytanie też padło znowu od studentów Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego. Pytanie o proces kolonizacji wsi przez nowo osiedlonych mieszkańców miast z bogatszych warstw społecznych innych klas aspiracji. Jakie ma Pani na ten temat obserwacje i jakie diagnozy na najbliższą przyszłość? Dane statystyczne wyraźnie mówią, że liczba ludności na obszarach wiejskich od 2000 roku wzrasta, ale w praktyce to oznacza, że wzrasta liczba ludności na obszarach wiejskich wokół dużych miast, wokół aglomeracji. Więc to jest właśnie na obszarach, gdzie można mieszkać na wsi, ale spokojnie dojeżdżać, uczyć się czy pracować w mieście. Przeprowadza się tak zwana klasa średnia, czy klasa średnia wyższa, wypierając w tym czasie, wypierając rolnictwo, tak? To się nazywa znany proces gentryfikacji lub suburbanizacji i ten proces następuje i prawdopodobnie będzie postępował, usuwając rolnictwo coraz dalej od obrzeży miast, szczególnie tych dużych miast. Oczywiście może obserwujemy, no ale to jest też niszowe, tak, takie miejskie rolnictwo, no ale to jest w tej chwili dosyć niszowe i w Polsce niestety nie jest tak rozwinięte, jak na przykład widziałam w Berlinie, w samym środku Berlina, takie malutkie gospodarstwa, bardzo małe gospodarstwa, ale jednak w samym centrum wielkiego miasta. Ale w tej chwili jesteśmy świadkami dosyć dynamicznego wzrostu liczby ludności wsi, którzy nie mają nic wspólnego z rolnictwem. Nic. Żadnych korzeni nawet z rolnictwem. Dziękuję bardzo za odpowiedź i za wszystkie pytania. Mamy jeszcze 3 minuty do końca. Jeżeli nie ma żadnych pytań, to może ja zadam jedną, bo też mi to chodziło po głowie ostatnio, bo w polskiej konstytucji jest zapisane, że rolnictwo opiera się o drobne rodzinne gospodarstwa, prawda? i ta oficjalna linia... O rodzinne, nie ma drobne. Nie ma drobne, rodzinne, po prostu rodzinne, tak? Tak. Bo ta linia też, zdaje się, badacze Instytutu Wsi i Rolnictwa również, czy tam, nie wiem, czy tak jest, są wrażenie, że ta oficjalna linia właśnie również Polskiej Akademii Nauk jest taka, że rzeczywiście liczba rolników powinna spadać, powinno być coraz mniej pracowników na wsi, rolnictwo powinno się profesjonalizować, uprzemysławiać i to jest strona, w którą powinniśmy zmierzać. Czy tak rzeczywiście jest? Czy takie jest stanowisko oficjalne i co Pani sądzi na ten temat? Halo? Halo, tak, słyszy mnie Pani? No, na szczęście jest ciągle swoboda wypowiedzi, choć toczę wiele sporów z moimi współpracownikami, że jakby no, że kooperatywy to jest taka nisza, która nie ma żadnego znaczenia, więc również ci rolnicy z punktu widzenia ekonomicznego nie ma i nie będzie miał żadnego znaczenia te kooperatywy, a w związku z tym również osoby, dostawcy i producenci, rolnicy, którzy z nami współpracują. Ja jednak uważam, że jest to jakaś forma ruchu społecznego, a więc jakaś forma no, która niesie jakąś myśl o jakiejś zasadniczej zmianie. Tak, wiem, że członków kooperatyw jest w Polsce i dostawców w związku z tym bardzo niewielu, ale one jednak się dosyć dynamicznie rozwijają, w innych krajach jeszcze bardziej dynamicznie. A więc jakby ja osobiście wierzę, że jest miejsce na takie drobne rolnictwo wysokojakościowe, a równocześnie, ale rzeczywiście większość moich współpracowników twierdzi, że na wsi powinny te liczba gospodarstw powinna spadać, choć ja nie chcę powiedzieć, że wszystkich gospodarstw, to jest tak, że teraz wszystkie gospodarstwa powinny współpracować z kooperatywami, trzeba zakonserwować taką strukturę agrarną. Rzeczywiście tych gospodarstw jest ciągle za dużo i te, które ani nie produkują, ani nawet nie utrzymują w dobrej kondycji tych gospodarstw ziemi, to nie ma żadnego sensu, ale na pewno mogą być takie, które się wyspecjalizują w produkcji dobrej, wysokiej jakości żywności, które wcale nie muszą być dużymi gospodarstwami, ale podkreślam, że też nie jestem zwolenniczką tezy, że należy utrzymać taką strukturę, jaka jest. Jest ona ewidentnie no niewydolna. Tak jak jest w tej chwili. Dobrze. Dziękuję Pani bardzo za odpowiedź. Widzę, że jeszcze zgłasza się jedna osoba z pytaniem. Co prawda, znaczy przekroczyliśmy już czas, już jest 21:30, ale chyba możemy jeszcze jedno pytanie, myśli Pani? Ostatnie? Tak, tak. Pan Władysław Caj, tutaj wyłączam jeszcze ten głos. Nie wiem, czy się uda? Zaraz Pan Władysław się tu powinien pojawić. Obok nas, ale... O, jest. Jeszcze tylko włączymy mikrofon. Halo? Czy jest Pan z nami? Pan Władysław, tak? Halo, nie słyszymy Pana? Halo, Panie Władysław. Coś chyba nie słychać. No niestety. Chyba się nie uda. No cóż, to chyba znaczy, że okno się zapala, jakby Pan mówił, ale nic nie słychać niestety. Może coś z połączeniem albo z mikrofonem. Słabe łącze. Tak, Pan tutaj pisze na czacie. Tak. No cóż, w takim razie chyba niestety się już nie uda zadać tego pytania. Znak, że powinniśmy skończyć o czasie. Czy ja mogę jakoś przesłać linki do naszych raportów? Jasne. Ja tutaj wpisałem link... Czyli ja mogę jeszcze przesłać... jakoś do tych naszych raportów. Czy to jest... Bo je dosyć ciężko znaleźć, a chętnie bym się podzieliła. Jasne. Jasne, jeżeli Pani nie ma gdzieś tutaj... Ale to już może później jakoś... My opublikujemy je w takim razie na stronie wydarzenia, na stronie webinarów na Facebooku. Tak, dobra. I to też, ja zaraz przyślę, dobrze? Dobrze, dobrze. I też w opisie tego webinarium zarejestrowanego też opublikujemy ten link, Ja tu wpisałem link do strony IRWIRPAN publikacji, ale to nie jest to, tak? To nie jest, Ja już to niestety jakoś jest ukryte w dziwny sposób, więc ja przyślę bezpośrednio linki do Pana, tak? Tak, gdzie można je podłączyć. Jasne, tak? Jasne. Dobra. Ja je już opublikuję. No to dziękujemy bardzo wszystkim za udział. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Dziękujemy bardzo Pani za webinarium i do usłyszenia następnym razem. Do widzenia. Dobranoc. Dobranoc.